Na początku 2023 roku, dokładnie w tym samym miejscu, prezentowałem Wam zupełnie nowe Renault Austral. Dziś auto bardzo podobne i spokojnie moglibyśmy je nazywać Grand Austral lub Austral XL. Oto szósta generacja Renault Espace i teraz ten model nie jest już crossoverem, nie jest minivanem, nie jest vanem. Jest to SUV segmentu D, siedmioosobowy, z zupełnie nowym napędem, zupełnie nowym wyglądem i najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Cartest, a zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki! Jeśli chodzi o stylistykę, nie da się ukryć, że auto wygląda niemalże identycznie jak Renault Austral. Inna jest atrapa chłodnicy, która wykończona jest takimi pionowymi żeberkami. Centralnie oczywiście nowe logo Renault. Na bokach topowe, matrycowe światła LED-owe. Kształt lampy bardzo nowoczesny, cztery oczka plus taka jeszcze łezka na dole. Design znany z innych modeli Renault. Jednak w najnowszej odsłonie prezentuje się to, przynajmniej w mojej opinii, naprawdę bardzo dobrze. Zderzak z centralnymi wlotami powietrza, wykończony już identycznie jak w Renault Austral, a więc mamy takie prostokąty naprzemiennie. Zderzak wykończony jeszcze przetłoczeniami na bokach. Prawdziwy przelot powietrza, a na masce dodatkowe jeszcze przetłoczenia, zaokrąglenia. Design bardzo nowoczesny. Linia boczna pojazdu do słupka B, jest to niemalże kropka w kropkę Renault Austral. Rozstaw osi dłuższy o 7 cm, a długość całkowita o 21 cm. I prawdziwe zmiany zaczynają się dopiero oczywiście z tyłu, a więc linia szyb idzie troszeczkę inaczej, zawija do góry, ostatnia szyba jest większa. Linia dachu również nie opada tak agresywnie, jednak kończy się spoilerem, aby było więcej miejsca w trzecim rzędzie siedzeń. I ten samochód w standardzie występuje jako auto siedmioosobowe. Na życzenie może być to auto pięcioosobowe bez żadnej dopłaty. W standardzie Espace występuje na felgach 20-calowych. W naszym egzemplarzu Iconic felgi troszeczkę inne. Również 20-calowe, czarne obudowy lusterek, czarne obramowania szyb, czarne relingi dachowe, czarne wykończenie na dole drzwi, a także czarne obramowania nadkoli. Auto ma dokładnie ten sam prześwit co Renault Austral, a więc 18 cm. Jeśli chodzi o tył, tutaj również stylistyka niemalże identyczna jak w Renault Austral, jednak z kilkoma minimalnymi zmianami. Po pierwsze, troszeczkę inaczej poprowadzony ten element z dodatkowym przetłoczeniem, które imituje przelot powietrza. Zderzak również troszeczkę inny, bez widocznych końcówek układu wydechowego, a centralnie napis Espace i nowe logo Renault. Tylne światła są dokładnie takie same jak w Australu i gdy zapadnie mrok, auta są nie do odróżnienia po samej linii świateł. Po prawej stronie oznaczenie E-Tech Hybrid. Występuje on w każdym egzemplarzu, ponieważ Espace w odróżnieniu od Australa występuje tylko i wyłącznie jako hybryda dwustukonna, która w Australu jest opcją. Jeśli chodzi o bagażnik, klapa oczywiście unosi się
elektrycznie, a pojemność bagażnika w konfiguracji 7-osobowej z rozłożonym trzecim rzędem siedzeń to 159 litrów. Jednak jak widzicie na tej animacji, pojemność bagażnika może wzrosnąć do ponad 1800 litrów, a gdy złożymy oparcia trzeciego rzędu siedzeń, maksymalnie możemy mieć nawet 777 litrów, gdy odsuniemy drugi rząd siedzeń maksymalnie do przodu. A jeśli chodzi o sam bagażnik, to jak to w SUV-ach 7-osobowych? Przestrzeń bardzo niewielka. Po prawej stronie mamy jeszcze mikroskrytkę, jednak jak widzicie, tutaj jest roleta, więc jeśli korzystamy z takiej konfiguracji, ten schowek po prawej stronie jest bezużyteczny. Oświetlenie żarówkowe po prawej stronie. Nie ma tutaj żadnych rozwiązań, jeśli chodzi o haczyki, jeśli chodzi o jakiekolwiek praktyczne rozwiązania, gdy mamy trzeci rząd siedzeń. Podłoga, taki jeszcze dodatkowy materiał z oznaczeniem Espas. Pozbądźmy się tego. I gdy teraz złożymy oparcia trzeciego rzędu siedzeń, bardzo szybko się to robi, tu mamy oczywiście idealnie równą podłogę i bagażnik jest, jakby to był samochód 5-osobowy. Pojemność większa niż w Australu, jednak z uwagi na wykończenia dla trzeciego rzędu siedzeń nie mamy wciąż żadnych haczyków, innych elementów, aby to był bardziej praktyczny bagażnik. Są specjalne elementy do złożenia oparć drugiego rzędu siedzeń, jeśli chcemy wykorzystać maksymalną pojemność bagażnika. A teraz pozbądźmy się podłogi, jeśli można ten element tak nazwać. Pozbądźmy się również rolety gdzieś. I jak widzicie, mamy tutaj dodatkowy schowek, na przykład na apteczkę i zestaw naprawczy. Tego również się pozbądźmy. I teraz możemy cały ten element wyjąć. I jak widzicie, mamy dodatkową przestrzeń pod podłogą, gdyż tam możemy mieć koło zapasowe. I gdy pociągniemy cały ten element za te dwa, to mamy dostęp do koła zapasowego. I tutaj ogromna ciekawostka, ponieważ Espace w topowej wersji 7-osobowej z trzecim rzędem siedzeń występuje z kołem zapasowym, jednak Espace 5-osobowy już nie występuje. Nie ma również nawet opcji, aby zainstalować koło zapasowe. Nie jest mi znane. Specjalnie zapytałem się Renault, dlaczego tak jest. Jednak nikt nie był w stanie odpowiedzieć. Może kiedyś centrala z Francji odpowie, dlaczego postanowiono nie wprowadzać nawet opcjonalnie koła zapasowego w Renault Espace. Jednak najprawdopodobniej chciano, aby na papierze pojemność bagażnika była po prostu większa, ponieważ w 5-osobowej wersji mamy specjalne przegródki, aby bagażnik był większy i bardziej praktyczny. Tego tutaj oczywiście nie ma. Zaprojektowano specjalny system podnoszenia i składania trzeciego rzędu siedzeń, aby można było schować koło zapasowe, gdyż tam już oficjalnie nie jest to przestrzeń bagażowa. Nie możemy tego wliczyć jako pojemność bagażnika. Bardzo niezrozumiałe rozwiązanie ze strony Francuzów, jednak francuska motoryzacja już nas przyzwyczaiła, że ich rozwiązania nie zawsze są rozsądne i oczywiste. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jednak teraz, gdy złożymy oparcia drugiego rzędu siedzeń i to nam się tak ładnie rozłoży, mam nadzieję. Nie, trzeba pójść jeszcze i to złożyć. Albo i nie. Czyli to trzeba pociągnąć. O! I teraz się udało, czyli jeszcze trzeba włożyć rękę do środka. Bardzo przemyślane. I teraz jak widzicie, z jednej strony mamy równą podłogę, jednak z drugiej strony, gdy włożę tutaj kamerę, to jest bardzo wyraźny uskok. Nie ma również żadnego materiału, aby to wszystko wyprostować. Jednak wciąż przestrzeń bagażowa sama w sobie ogromna, ponad 1800 litrów. Możemy przewozić tutaj naprawdę długie przedmioty. Jednak mogło być po prostu lepiej. I witam Was we wnętrzu nowej generacji Renault Espace. Wnętrzu, które jest dokładnie takie samo jak w Renault Austral, które już Wam prezentowałem na tym kanale. Jednak tamta wersja to było Esprit Alpine, usportowiona z wyglądu odmiana. Tutaj mamy odmianę Iconic, topową, najbardziej flagową i prestiżową.
która z założenia jest czymś na zasadzie następcy Initiale Paris, a więc mamy czuć się tutaj naprawdę bardzo komfortowo i luksusowo. Dla przykładu, to wykończenie to jest prawdziwe drewno. Coś, co nie jest już spotykane nawet w niektórych markach premium, a w Renault wciąż mamy prawdziwe drewniane wykończenie. Zestaw audio Harman Kardon, 12 głośników. Gra to również po prostu fantastycznie. Wnętrze samo w sobie, jeśli chodzi o design, jest bardzo przyjemne w odbiorze. Wielowarstwowa deska rozdzielcza, nawiewy przez całą szerokość, duży pionowy tablet systemu inforozrywki, drugi wyświetlacz za kierownicą, kierownica sama w sobie spłaszczona na dole i na górze, najnowsza generacja tego, do czego przyzwyczaiło nas Renault już przez lata. Irytować może, podobnie jak w Renault Austral, mnogość różnych odstających gałek, czyli gałka od skrzyni biegów, wycieraczki, system multimedialny i dodatkowo jeszcze łopatki za kierownicą. Na kierownicy przycisk od wyboru trybu jazdy, a po lewej stronie oczywiście manetka od kierunkowskazów i świateł. Jest tego bardzo dużo i może być to przytłaczające, gdy pierwszy raz wsiadamy do tego samochodu, jednak można się do tego oczywiście przyzwyczaić, a gałka od skrzyni biegów na kierownicy jak najbardziej na plus, ponieważ użyjemy jej raz przez kilkaset kilometrów, ona nie musi nam zajmować nigdzie tutaj miejsca na środku. Jeśli chodzi o tunel środkowy, oczywiście dokładnie tak jak w Australu, a więc dwa porty USB-C, gniazdko 12V, dwa miejsca na napoje, i element, który po pierwsze służy jako podparcie dla naszego nadgarstka do obsługi multimediów, możemy go również przesunąć i odkrywa nam się dodatkowy schowek. Sam ten element przesuwny jest z ładowarką indukcyjną, a więc mamy gdzie ładować nasze urządzenie mobilne. Niestety, podobnie jak w Renault Austral, jeśli mamy jakiś napój, no to już tego nie przesuniemy, a więc nie skorzystamy z tego schowka. Drugi schowek, bardzo pojemny, dzielony centralnie jest na końcu, służy jako dodatkowy podłokietnik, dość miękki, jak najbardziej w porządku. Fotele same w sobie, po prostu jeśli chodzi o tapicerkę, wyglądają genialnie. Prezentuje się to bardzo dobrze, z przeszyciami w kontrastowym kolorze, skórzane, z zagłówkami, które mają regulację również, że do przodu, a więc jak najbardziej na plus. Ilość miejsca na nogi, powiedziałbym, że w porządku, choć tunel środkowy może być irytujący dla osób wyższych. Na wysokość mamy miejsca bardzo dużo z uwagi na ogromny panoramiczny dach, który ma ponad metr długości i jego powierzchnia to ponad 1 metr kwadratowy, a więc robi to naprawdę wrażenie. Nie ma on niestety żadnej rolety, podobno jest specjalny filtr, który ma powodować, że wnętrze nam się nie będzie nagrzewać. Jednak jak przykład z nowymi Volkswagenami, które również mają bardzo podobne rozwiązanie, może dochodzić do nagrzewania tego wnętrza, może być nieprzyjemnie i również nie można tego zasłonić, a więc światło może nas oślepiać podczas jazdy, co ostateczności. Jednak nadal wolałbym, aby była jakaś dodatkowa roleta. Ona zajęłaby miejsce i nie byłoby tak komfortowo, jednak wciąż myślę, że byłoby to lepsze rozwiązanie. Jeśli chodzi o sam ekran i system multimedialny, jest to Android Automotive, zupełnie coś innego niż do tej pory w modelach Renault. Oczywiście ten system już znajdziemy na przykład w nowym Megane czy w Australu. I jeśli interesuje Cię więcej na temat samego ekranu, jego możliwości, odsyłam właśnie do tego materiału z Australem, ponieważ tam poświęciłem kilka minut na omówienie możliwości i funkcjonalności tego systemu multimedialnego, więc odsyłam do tego materiału. Również, jak powiedziałem wcześniej, Austral był w wersji Esprit Alpine, w której również występuje Espace, więc jeśli chcesz zobaczyć wnętrze, różnice, odsyłam również do tego materiału. W drugim rzędzie siedzeń Renault Espace zmiany są już widoczne. Z uwagi na dłuższy rozstaw osi mamy naprawdę bardzo dużą ilość miejsca na nogi. Fotel kierowcy jest oczywiście aktualnie ustawiony pode mnie. Spokojnie mogę schować swoje stopy jeszcze pod ten fotel. Naprawdę mamy tutaj bardzo dużo miejsca. Oparcia są regulowane, podobnie jak w Australu, i możemy je ustawić na przykład tak bardzo pionowo. Możemy je również ustawić na pozycję bardzo leżącą. Zakres regulacji oparć tylnej kanapy to aż 31 stopni. Dodatkowo mamy takie poduszeczki w topowej wersji, więc naprawdę czujemy się tutaj, możemy czuć się tutaj naprawdę bardzo komfortowo. Kanapa oczywiście jest regulowana, więc możemy ją w kilku pozycjach, nawet takiej dla osób bez nóg, więc jest naprawdę w porządku. Mamy również podłokietnik, należy go odblokować.
Również jest to rozwiązanie nieco inne niż w Renault Austral. Jest on wyżej, bardziej masywny, ponieważ składa nam się całe oparcie. Dwa miejsca na poje, małe miejsce na smartfon. Jednak czy nam się tutaj zmieści smartfon? Zmieści nam się nieco większej wielkości smartfon bez najmniejszego problemu. Nie jest on w żaden sposób blokowany, więc wystarczy go tylko odepchnąć do tyłu i już się zablokuje. Sama kanapa również jest nieco inna. Skrajne miejsca są węższe niż w Australu, a centralne jest nieco większe. Dzięki czemu również na środku możemy podróżować tutaj naprawdę komfortowo. Ilość miejsca nogi jest jak najbardziej w porządku. Tunel środkowy jest minimalny. Jednak myślę, że trzy osoby dorosłe będą w tym samochodzie komfortowo podróżować. Nie jest to tak komfortowe podróżowanie jak w poprzednich generacjach Renault Espace, ponieważ tam wszystkie miejsca w drugim rzędzie siedzeń były identyczne, a w poprzednich generacjach nawet występowały sytuacje, że wszystkie fotele w trzech rzędach siedzeń były dokładnie takie same. Więc tam był naprawdę wysoki komfort podróżowania. Tutaj jest nieco gorzej z tej perspektywy patrząc. Jednak to już nie jest van, to jest SUV, a więc troszeczkę inaczej. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, podobnie jak w Australu, nawiewy od klimatyzacji, dwa porty USB typu C, miejsca na odłożenie drobiazgów w oparciach przednich foteli, ogromne schowki na bokach, jak najbardziej w porządku. Jakość materiałów tutaj już są twarde plastiki, jednak wykończenie na boku jak najbardziej w porządku. Podłokietnik lekko miękki, więc również tragedii nie ma. Jednak tak jak powiedziałem Wam wcześniej, to jest auto siedmioosobowe, a więc teraz usiądźmy w trzecim rzędzie siedzeń. Odsuńmy tę kanapę. Odjedzie ona nam automatycznie. I teraz możemy spróbować się tu dostać. Może to być wyzwanie. Zamknijmy drzwi. I teraz spróbujmy kanapę złożyć. Tak, aby jeszcze pasażerowie mieli komfort. Nie. Musiałoby być w ten sposób. O. Zagłówek. Udało się, udało się. No wiecie co, zmieścić się zmieściłem. Komfortowo mi nie jest. Mam dwa miejsca na napoje, także to jest ogromny plus. Porty USB również są, tym razem po prawej stronie. Na głowę za dużo miejsca nie ma, jednak osoba może 1,70-1,65 m. Jeszcze by tu komfortowo podróżowała. Są lampki, nawiewów nie ma niestety. No ale wiecie co, no bardzo źle nie jest. Choć nie chciałbym tutaj podróżować. Dla dzieci myślę, że ok. Czy są izofiksy? Jak złożymy to? Czy tu gdzieś... Nie czuję izofiksów. Więc foteliki dziecięce tylko w drugim rzędzie siedzeń. Tutaj już dzieci troszeczkę większe, które nie muszą podróżować w foteliku. Ale gdybym odwrócił Wam kamerę... Ale jak zerkniecie... Z przodu, w drugim rzędzie siedzeń, kanapa jest odsunięta znacząco, więc już komfort podróżowania nie będzie tak dobry, jak był wcześniej. Jednak spróbujmy może odzwierciedlić, może czy ja się tam zmieszczę. To jest pytanie. To musi być zablokowane tutaj. Dajcie mi chwilę. Wydaje mi się, że odzwierciedliłem kanapę tak, jak była wcześniej. Z uwagi na wgłębienia w oparciach przednich foteli, ja wciąż tutaj się mieszczę. Nie jest tak komfortowo, jak było wcześniej. No jednak wciąż mocno na upartego mógłbym tak podróżować, jednak wolałbym, aby ta kanapa była powiedzmy w ten sposób, a więc wciąż dla dzieci będzie wystarczająco, a ja wciąż mogę podróżować podobnie jak w Australu. Kanapa jest bliżej, jednak z uwagi na dłuższy rozstaw osi, miejsca jest w tym samochodzie więcej. Wiecie co? Naprawdę jest ok. Espace najnowszej, szóstej generacji nie jest zaprojektowany do podróżowania w 7 osób dorosłych, tylko w 7 osób, więc w trzecim rzędzie siedzeń dzieci lub osoby do 1,65 m. A tutaj wciąż jak najbardziej w porządku, jeśli chodzi o dwie osoby dorosłe. Na centralnym miejscu, przy takim ulokowaniu, załóżmy, że ta kanapa podjechała do przodu, wciąż na nogi mam odpowiednią ilość miejsca. Więc jak dla mnie,
jak najbardziej akceptowalne. I witam Was już za kierownicy nowego Renault Espace 6 generacji. Auto występuje tylko w jednej wersji napędowej i jest to E-Tech Hybrid. Jest to hybryda szeregowo równoległa, która opiera się o silnik 1.2 trzycylindrowy z Nissana o mocy 131 koni mechanicznych i 230 Nm maksymalnego momentu obrotowego, który zintegrowany jest z silnikiem elektrycznym o mocy 68 koni mechanicznych, baterią o pojemności 2 kWh. I jednostka jest bardzo zaawansowana. Przekładnia sama w sobie automatyczna ma aż 15 różnych trybów ustawienia, aby napędzać ten samochód. Jest to hybryda, w której głównym źródłem napędu jest silnik elektryczny, który ma dwa tryby pracy, EV1 i EV2. Jednak silnik spalinowy jest w stanie przekazywać napęd na przednie koła, również napędzać samoczynnie, choć zazwyczaj te silniki działają ze sobą równolegle i przekazują napęd tylko i wyłącznie zawsze na przednią oś. W Espace z tym napędem możemy mieć napęd 4Control, a więc oś skrętną tylną, i automatycznie, gdy mamy 4Control najnowszej generacji, to mamy zupełnie inne zawieszenie z tyłu, a więc zawieszenie wielowahaczowe, ponieważ w zwykłej wersji mamy belkę skrętną. Jeśli chodzi o osiągi, czas do setki 8,8 sekundy. Porównując z Australem, który również już występuje w tej wersji napędowej, jest to 0,4 sekundy wolniej. Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do około 173 km na godzinę. Oczywiście tradycja musi być, a więc przełączmy się w tryb sportowy. Wrzućmy drive. Z tym czasem jest problem. Wciskamy drive, a on nie reaguje. Również ze wstecznym czasem są problemy. I pomimo, że włączyliśmy tryb sportowy, nie uruchomił nam się silnik spalinowy. Nie ma aktualnie takiej potrzeby. Jednak sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Już silnik spalinowy działa. Spokojnie. Teraz szybciej, sprawniej. Czuć, że działają oba silniki, jeśli chodzi o napęd. 199 koni mechanicznych, inne źródła podają 200. Bardzo płynnie, bardzo również komfortowo. To nie jest samochód sportowy, więc nie ma sensu, aby dłużej pracować w trybie sportowym. Przełączmy się z powrotem na komfort. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy nowym Renault Espace, to od razu muszę się odnieść do kwestii, które poruszałem w przypadku jazdy Australem. Tam narzekałem na komfort podróżowania i tam naprawdę nie było najlepiej. Tutaj, gdy mamy po pierwsze napęd z tylną osią skrętną, która działa w dwóch trybach pracy, do 50 na godzinę w przeciwnym kierunku, powyżej 50 w tym samym kierunku w zakresie maksymalnie 5 stopni, działa to po prostu genialnie. Zawieszenie jest dużo lepsze niż w Australu, które prezentowałem Wam na tym kanale, i nie mogę doczekać się testu Australa z dokładnie tym samym napędem jak w Espace. Pozycja jest wysoka, jak najbardziej w porządku. Widoczność również jest genialna, a to, jak działa napęd i jak dokręca tylna oś ten samochód, to jest po prostu niewiarygodne. Czujemy się w tym samochodzie jak w hatchbacku. I również średnica zawracania na poziomie 10 i bodajże 0,8 metra. Jest to wynik po prostu genialny. Komfort podróżowania w Espace z tym napędem, z tym układem zawieszenia z tyłu, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Nieziemsko komfortowy. Również sam napęd reaguje bardzo żwawo. Czasem ma minimalnego laga. Jeśli potrzebujemy nagle przyspieszyć, on musi się zastanowić, które z tych 15 przełożeń aktualnie muszę załączyć. Nie jest to idealne, jednak to występuje tylko, gdy musimy faktycznie nagle przyspieszyć. Czasem przydałoby się, aby samochód zareagował sprawniej w nagłych sytuacjach. Jednak wciąż jak najbardziej w porządku. Dochodzą do nas bardzo nieprzyjemne dźwięki w tym momencie. Nie wiem, czy było to słychać, jednak nawierzchnia już jest na naszej trasie testowej troszeczkę zużyta. Jednak wciąż. To, do czego muszę się przyczepić, to fotele, ponieważ ten samochód z tym układem 4Control, który jest w standardzie od wersji Esprit Alpine,
bardzo mocno skręca. Do takiego stopnia, że fotele nie nadążają. Fotele mogłyby mieć lepsze trzymanie boczne i to samo mówiłem w Australu. One są bardzo komfortowe do codziennego podróżowania, jak najbardziej w porządku również do poruszania się po mieście. Tym samochodem miałem okazję przejechać już 600 km i nie mam zastrzeżeń, jeśli chodzi o komfort podróżowania. Jednak same fotele w przypadku nagłej zmiany kierunku jazdy, niestety się przemieszczamy. To mogłoby być faktycznie lepsze, jakieś dodatkowe jeszcze przedłużone poduszki boczne, jednak nadal jest bardzo komfortowo. Te fotele są elektrycznie regulowane z pamięcią i z masażem. Są one również podgrzewane, więc możemy czuć się tutaj naprawdę komfortowo podczas jazdy. Jednak oczekiwałem czegoś minimalnie lepszego, ponieważ ten samochód już nie jest vanem, to jest SUV, bardzo ładny SUV, bardzo komfortowy, bardzo dobrze wyposażony. Jednakże gdy chcemy jechać tym samochodem bardziej, może nie tyle agresywnie, jednak troszeczkę bardziej sportowo, to już niestety pojawiają się małe niedociągnięcia. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to według producenta ten samochód ma w cyklu mieszanym zużywać około 6,8 litra. Jak widzicie na ekranie, w tym momencie 7,6 litra, to jest na dystansie 600 km, gdzie ponad 400 km przejechałem tym samochodem na drogach ekspresowych i na autostradzie A2. A więc jazda bardzo dynamiczna, bardzo szybka, do 140 km na godzinę, bardzo niewielka liczba kilometrów była pokonana we Wrocławiu i w Łodzi, więc niestety zużycie jest większe niż mogłoby być. Jeśli będziemy tym samochodem przemieszczać się po mieście, według producenta nawet 80% czasu będziemy jechać tylko i wyłącznie wykorzystując napęd elektryczny. To nie oznacza, że silnik spalinowy nie będzie się uruchamiał oczywiście, bo on cały czas musi doładowywać akumulator. Jednak wciąż zużycie paliwa możemy mieć spokojnie na poziomie 5-6 litrów, więc wynik dużo lepszy niż w Australu z 1.3 miękka hybryda i dużo również lepszy niż, no nie jest to konstrukcja bliźniacza, jednak oparta o tą samą płytę podłogową, a więc napęd e-power w Nissanie X-Trail. Nissana X-Trail opisywałem Wam jakiś czas temu, ponad rok, podczas premiery i wyniki on osiągał naprawdę fantastyczne, jeśli chodzi o zużycie paliwa. Jeździło mi się tym samochodem genialnie, jednak to była tylko i wyłącznie pierwsza jazda na premierze. Nissan nie odważył się przekazać mi samochodu do pełnego użyczenia, do pełnego testu, ile on faktycznie zużywa paliwa, ponieważ po materiale z Nissanem Qashqai z napędem e-power, tam jest napęd troszeczkę inny, a więc silnik elektryczny zawsze przekazuje napęd na koła, a silnik spalinowy jest generatorem prądu. Tutaj silnik spalinowy może również przekazywać napęd, więc to jest konstrukcja dużo lepsza, dużo praktyczniejsza i jak się okazuje również dużo bardziej ekonomiczna. Podczas testu Nissana Qashqai byłem spokojnie w stanie osiągać wyniki na poziomie 10-11 litrów. Samochód był fatalny, jeśli chodzi o jazdę na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu. W S-Pass z hybrydą szeregowo-równoległą nie ma takiego problemu. Auto zawsze zużywa tego paliwa naprawdę niewiele. Biorąc pod uwagę, że samochód wciąż do najlżejszych nie należy. Jest co prawda ponad 200 kg lżejszy niż poprzednia generacja. Nie jest to samochód najlżejszy, nie ma również idealnej aerodynamiki. Jednak bez problemu możemy tym samochodem osiągać bardzo niskie wyniki zużycia paliwa. Jak dla mnie, efekt piorunujący. Jeśli chodzi o ceny, Renault Espace zaczyna się w Polsce od nieco ponad 215 tysięcy złotych. Taka wersja jak nasza to jest około 250 000 złotych. A otrzymujemy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Auto jest przegenialne, zaskoczyło mnie swoim komfortem, bardzo przyjemnym zużyciem paliwa i wciąż, pomimo że jest to ogromny 7-osobowy SUV, wygląda naprawdę genialnie. Auto jak dla mnie jest jedną z najciekawszych propozycji, jeśli chodzi o SUVy segmentu D, które mają być 7-osobowe. Nie jest on najbardziej praktyczny, ponieważ na przykład Hyundai Santa Fe, którego już miałem okazję prezentować Wam na tym kanale, robi robotę, jeśli chodzi o trzeci rząd siedzeń. Jest po prostu w tym momencie, myślę, liderem, jeśli chodzi o tego typu SUVy 7-osobowe. Jednak Espace, jak dla mnie, jest top 3
na rynku, jeśli chodzi o SUV-y segmentu D, które opcjonalnie mają być 7-osobowe. Nie jest idealny, ma kilka wad, jednak wciąż jest autem naprawdę godnym polecenia. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz, polubienia tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat nowego Renault Espace w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć!